W Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego 24 grudnia wspominamy wszystkich świętych przodków Jezusa Chrystusa. W tym dniu czytana jest w kościołach genealogia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Kościół w przeddzień narodzin Zbawiciela otacza czcią wszystkich świętych przodków Jezusa, począwszy od Adama i Ewy, a skończywszy na Józefie z Nazaretu, przybranym Ojcu Zbawiciela. Wśród znanych i mniej znanych postaci biblijnych wymienianych przez ewangelistów w genealogii Jezusa na szczególną uwagę zasługuje Jesse, ojciec wielkiego króla Dawida. Żył on w XI wieku przed Chrystusem. Pochodził z miasteczka Betlejem. Jego dziadkiem był Booz, który był człowiekiem wysokiej rangi w rodzinie Elimelecha, a w Betlejem był jednym ze starszych. Babką Jessego była Moabitka Rut. Chociaż nie pochodziła z Izraela, to Biblia chwali ją za miłość i życzliwość wobec swojej żydowskiej teściowej Noemi. Rut zachwyca Booza swoją urodą i niezwykłą miłością. Ojcem Jessego, którego Boozowi zrodziła Rut, był Obed. Jesse miał 8 dzieci, z których ostatnim, najmłodszym był król Dawid. Po tym, jak Saul został przez Boga odrzucony jako król, Samuel został wysłany do domu Jessego, aby namaścić nowego króla. Kiedy Dawid rozpoczął swoje wędrowne życie, aby uciec przed gniewem Saula, Jesse został zaprowadzony przez Dawida do króla Moaba. W pierwszej księdze Samuela Jesse pojawia się jednak jako zwykły człowiek. Tak bardzo zwyczajny, że Saul wyraża swoją pogardę dla Dawida, nazywając go synem Jessego. Ta sama nazwa będzie później używana przez Izajasza w słynnym mesjańskim proroctwie o zupełnie odmiennym znaczeniu. Jesse jest wymieniony zarówno w genealogii Chrystusa zawartej w Ewangelii według świętego Mateusza, jak i w genealogii świętego Łukasza Ewangelisty. W obu jest nazywany wnukiem Booz, synem Obeda i ojcem Dawida. Imię Jessego pojawia się w liturgii godzin Kościoła katolickiego. W dniu 19 grudnia w antyfonie do pieśni Magnificat lud Boży modli się. O korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie. Przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj. Określenie korzeń Jessego zostało zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, w której tym tytułem nazywany jest przychodzący na świat Mesjasz. W sztuce chrześcijańskiej drzewo genealogiczne Mesjasza jest reprezentowane jako drzewo, u którego korzeni znajduje się właśnie patriarcha Jesse, na gałęziach umieszczeni są królowie i prorocy, a na jej szczycie Chrystus. Jego wspomnienie, jak podaje Martyrologium Rzymskie, obchodzone jest 24 grudnia, w tym samym czasie, co upamiętnienie świętych przodków Jezusa. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudimus, Kyrie eleison.